Co tam? 3 minuty w Wielkim Poście przy Bożym Słowie. Witajcie w piątek. Dzisiaj o pozbywaniu się grzechu, a tak naprawdę o czymś zupełnie innym, znaczy zupełnie nie, ale o czymś innym. Zobaczcie, bardziej zacznijcie od aklamacji przed Ewangelią, pochwała Tobie. Odrzućcie grzechy, a uczyńcie sobie nowego serca i nowego ducha. To jest istota tej dzisiejszej liturgii słowa. Nowe serce. Nowe serce to takie serce, które jest pozbawione grzechu, dlatego dzisiaj tak wiele o nim jest mowa, o tym grzechu, że jeżeli człowiek był, zobaczcie, był sprawiedliwy, a potem nagle stał się niesprawiedliwy, no to nie będzie mu poczytane. Ktoś powie, no przecież bilans zysków i strat, no więcej generalnie w jego życiu było dobrego niż złego. Nawet całe życie był dobry, nie? Tyle nagromadził, a w ostatniej chwili odszedł od Boga. O co chodzi? A dlaczego jest taka sytuacja w drugą stronę? Całe życie był łajdakiem, a nagle na koniec się jakoś zmienił? To bez sensu, nie? Przecież po ludzku, licząc te dobre uczynki, ilość lat nawet spędzonych z Bogiem, można powiedzieć, no przecież więcej było złego czy dobrego. I dlaczego tak jest sądzone? Bo ktoś powie, że na koniec się liczy. Ale dlaczego tak się na koniec, to co się jest na końcu się liczy? Bo ważne jest to, z jakim sercem przyjdziemy do Boga. A serce nasze kształtuje się przez całe nasze życie. W każdej chwili naszego życia podejmujemy jakieś decyzje. Wybieramy ścieżkę, którą będziemy kroczyć. Czy taką, więc nasze serce się cały czas ukierunkowuje. Może czasami doświadczamy tego, że nasze życie jest taką ciągłą gonitwą, zmianą, że cały czas coś się zmienia i musimy podejmować decyzje, a już myśleliśmy, że już jesteśmy tacy poukładani z Panem Bogiem w tym wszystkim, a jednak gdzieś to nagle go zgubiliśmy, bo zapomnieliśmy, że życie jest cały czas drogą. Kiedy my się zatrzymujemy, kiedy my stwierdziliśmy, że już jesteśmy święci, no to często tracimy nawet taką wrażliwość na to, żeby popełniać, żeby nie popełniać, tylko żeby robić dobre, wybierać dobre drogi i dobre wybory podejmować właśnie. Tego słowa szukałem. Podejmować dobre wybory, dobre decyzje. Więc dlatego liczy się to, co jest na końcu, bo ważne, z jakim ty sercem dojdziesz do Boga. Owszem, to nie jest zachęta do tego, żeby grzeszyć całe życie i potem się odnaleźć na końcu, bo może się okazać, że tak się pogubisz, że się już nie odnajdziesz. Dlatego chce Pan Bóg, żebyśmy całe życie tutaj na ziemi jak najwięcej dobra zrobili, też najwięcej innych do Niego przyprowadzili, bo to też rozszerza nasze serce i każdy nasz czyn też ukierunkowuje nas ku Bogu. Każde nasze zło jakoś go od Niego oddziela, więc trzeba jak najlepszym sposobem dojść do Boga, jak najszybciej, jak najbezpieczniej, żeby to serce nie trzeba było wracać, tak? Bo ktoś może pomyśli, no to lepiej żyć całe życie bez Boga, a potem nagle się nawrócić. Nie, lepiej całe życie się ukierunkować na Boga, bo będzie ci łatwiej do Boga dojść. Lepiej to serce będzie, cały czas będzie nowe, więc dlatego Wielki Post polega na tym, nie tyle na umartwieniach jako takich, tylko które podejmujemy, mają na celu jedno, żebyśmy jeszcze bardziej byli Boży, żebyśmy jeszcze bardziej Jego wybierali. Jeżeli to się będzie działo, wtedy rzeczywiście mamy szansę niebo zdobyć i w tej chwili ostatniej, kiedy już będziemy przed Bogiem, okaże się, że nasze serce rzeczywiście jest Boże. No więc właśnie, walczmy o to. Jest piątek, dzisiaj może okazja pójść na drogę krzyżową, żeby się też pomodlić o to, o nowe serce. Pan Bóg to serce też daje, to modlimy się często: stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha, bo łatwo się mówi: stwórz nowe serce sobie. No nie da się, jak mamy zepsute serce, to jak ono ma się samo stworzyć nowe? Nie, potrzeba łaski Bożej, potrzeba spowiedzi, potrzeba pracy nad sobą, ale ukierunkowujmy się, abyśmy w tym momencie ostatnim byli we właściwym miejscu, żeby to serce w tym ostatnim momencie było tak, jak Bóg chce, pełne Jego samego świętości Bożej. Na ten dzisiejszy piątek przyjmij, proszę Boże, błogosławieństwo, niech ono Cię prowadzi, umacnia, uświęca. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.